Dobrze, to można zaczynać. Wykład będzie na temat interwencjonizmu, czyli zacząć by należało od zdefiniowania tego, co rozumiemy przez interwencję. I myślę, że w tym kontekście najwdzięczniejsze, najbardziej opisowe i najbardziej takie klasyczne jest rozróżnienie, które podaje Franz Oppenheimer, znany i ceniony socjolog wczesno dwudziestowieczny, który w swojej książce Der Staat, czyli państwo, podaje rozróżnienie na tak zwane środki ekonomiczne i tak zwane środki polityczne. Przez środki ekonomiczne rozumie on używanie czy podejmowanie wszelkiego rodzaju dobrowolnych transakcji rynkowych, czyli takich transakcji polegających na dobrowolnej wymianie dóbr i usług. To jeszcze moglibyśmy rozszerzyć o te elementy zaczerpnięte z teorii etycznej Johna Locke'a, który mówi, że własność bierze się z produktywnego przekształcenia i pierwotnego zawłaszczenia tego, co jest niczyje. Czyli to też wchodziłoby w zakres korzystania z tak zwanych środków ekonomicznych. No i też wymiana w szerszym tego słowa znaczeniu, czyli na przykład wymiana różnych podarunków, czyli takie wymiany, gdzie satysfakcja jest w bezpośrednim tego słowa znaczeniu czysto psychologiczna, natomiast niepotrzebna jest ta intermediacja ze strony jakichkolwiek dóbr materialnych. Natomiast po drugiej stronie mamy środki polityczne, czyli te opierające się na użyciu agresji, przemocy i przymusu, albo przynajmniej groźby agresji, przemocy bądź przymusu. I jako, że książka się nazywa Der Staat, czyli państwo, to Oppenheimer podaje państwo jako właśnie największą koncentrację, instytucjonalizację, regularyzację wykorzystywania środków politycznych, czyli tych właśnie przymusowych i przemocowych. I w zasadzie zarówno cała tradycja klasycznego liberalizmu po stronie normatywnej i ekonomii klasycznej, a później kontynuatorów austriackich rozwijających tą spuściznę ekonomii klasycznej, podaje cały zestaw argumentów świadczących na rzecz tego, że wykorzystywanie środków ekonomicznych sprzyja wytwarzaniu wartości ekonomicznej i tym samym budowaniu dobrobytu społecznego, podczas gdy wykorzystywanie środków politycznych hamuje proces rozwoju dobrobytu społecznego albo wręcz umniejsza ten dobrobyt. I chciałbym zacząć od takiego bardzo zwięzłego, synoptycznego przeglądu tych wszystkich argumentów, które w zasadzie wiążą się z tymi wszystkimi wątkami, które do tej pory były poruszane w poprzednich wykładach, jak również będą poruszone w kolejnych. Ja uważam, że istnieje 5 głównych tego rodzaju argumentów. Pierwszy, prawdopodobnie najstarszy z nich wszystkich, to jest argument, który bardzo silnie akcentowany był przez Adama Smitha, czyli i przez ekonomistów klasycznych ogólnie, przez Johna Stuarta Milla również, czyli argument tyczący się tego zjawiska, które Smith określił mianem niewidzialnej ręki, czyli argument mówiący o tym, że ci, którzy wykorzystują środki ekonomiczne, nie są w stanie siłowo zabronić komukolwiek innemu dostarczania tych samych dóbr i usług, które oni dostarczają, albo dostarczania jakichś innych dóbr i usług, które w ich opinii będą prowadziły do większych zysków monetarnych, czyli system swobodnej konkurencji wymusza maksymalizację jakości sprzedawanych dóbr i usług i minimalizację ich cen, a co więcej sprawia, że niezależnie od tego, jakie motywacje leżą u podstaw danego przedsiębiorcy, to tak czy inaczej on będzie rozliczany tylko i wyłącznie wedle rezultatów swoich działań i nagradzany będzie tylko tam, gdzie te rezultaty będą satysfakcjonujące dla innych. Czyli to jest ten tak zwany argument motywacyjny. Drugi argument to jest ten argument, który możemy nazwać argumentem dobrobytowym, który pojawia się u jednego z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiej szkoły liberalnej, czyli Jeana Baptisty Seya. Ale ja osobiście uważam, że najpełniej artykułuje go właśnie Rothbard w swoim eseju z 1956 roku On the Reconstruction of Utility and Welfare Economics.
o którym to artykule wspominałem trochę w swoim wczorajszym wykładzie, gdzie Rothbard mówi, że tylko dobrowolna transakcja, jeśli weźmiemy pod uwagę te wszystkie wnioski wypływające z rzetelnej, logicznej, subiektywistycznej analizy zjawiska wartości i wyceny, tylko dobrowolna transakcja jest w stanie nam obiektywnie powiedzieć, że dobrobyt społeczny wzrósł po obu stronach, ponieważ każda tego rodzaju dobrowolna transakcja, czyli ta wykorzystująca środki ekonomiczne właśnie, polega na zetknięciu się dwóch przeciwstawnych skal wartości. W wyniku podjęcia tej transakcji obie uczestniczące strony zastępują stan mniej pożądany stanem bardziej pożądanym. Natomiast w przypadku wykorzystywania środków politycznych, czyli przymusowych, agresywnych, przemocowych, jest odwrotnie. Zyskuje tylko przymuszający, ale traci przymuszany. A jako, że nie jesteśmy w stanie dokonywać międzyosobowych porównań użyteczności, to ostateczny rezultat tego rodzaju politycznych transakcji jest niedookreślony, a z kolei te transakcje wykorzystujące środki ekonomiczne, ich rezultat jest jak najbardziej dookreślony i pozytywny. Czyli to byłby ten argument drugi, przemawiający na korzyść środków ekonomicznych. Trzeci argument to jest argument misesowski, o którym Mateusz dosyć rozlegle mówił w swoim wykładzie na temat socjalizmu. Tylko wykorzystywanie środków ekonomicznych jest w stanie doprowadzić do wytworzenia się tej jednorodnej skali wartości wymiany opartej na liczebnikach głównych, jakim jest rynkowy system cenowy, i tylko dzięki korzystaniu z tej skali jesteśmy w stanie obiektywnie porównywać koszty i antycypowane zyski wynikające z zaangażowania się w dany proces gospodarczy, podjęcie danych decyzji gospodarczych, zainicjowanie pewnych procesów inwestycyjnych, czy ogólnie rzecz biorąc przedsiębiorczych i tak dalej. I ta skala, ta jednorodna skala wartości oparta na liczebnikach głównych, jaką jest system cenowy, odzwierciedla wartości użycia, które ogół konsumentów przypisuje tym dobrom, jakie są im dostarczane i jakie ogół przedsiębiorców przypisuje swoim antycypacjom związanym z tym, jaką wartość dla konsumentów będą te dobra przedstawiały w przyszłości. Czyli mamy tutaj do czynienia z obiektywną satysfakcją, z obiektywnym satysfakcjonowaniem bądź brakiem satysfakcjonowania tego kryterium suwerenności konsumenckiej, jak to nazywał ekonomista William Hutt. To jest argument trzeci. Argument czwarty, który jest w zasadzie bardzo ściśle powiązany z tym trzecim, a o którym nie było zbyt wiele mowy w dotychczasowych wykładach, to jest argument Hayeka, który podkreślał to, że swobodna konkurencja rynkowa w ramach poszanowania praw własności to jest właśnie ta procedura odkrywania, która jednocześnie umożliwia bardzo skuteczne agregowanie informacji, która jest po pierwsze bardzo silnie rozproszona, innymi słowy nie ma żadnego omnibusa, który zna i ma dostęp do wszystkich możliwych informacji tyczących się gustów i smaków konsumentów, możliwości technologicznych, dostępności czynników produkcji różnych rzędów itd. I ta informacja jest bardzo silnie rozproszona, dostępna w wyrywkowej, fragmentarycznej postaci różnym uczestnikom rynku. Natomiast właśnie proces swobodnej konkurencji i system cenowy agreguje te informacje. Agreguje te informacje, no i przedstawia je właśnie w postaci cenowej. Ceny to są nie tylko te numeryczne stosunki wymiany, które nam umożliwiają kalkulację ekonomiczną, ale to są również skondensowane sygnały informacyjne. No a poza tym, że ta informacja rynkowa jest silnie zdecentralizowana i silnie rozproszona, to jeszcze jest poza tym, jak to się czasem określa, utajona. Tak myślę, można przetłumaczyć to określenie tacit knowledge, którego Hayek używał. Czyli to jest wiedza, która nie jest dyskursywna, to jest wiedza, której nie da się w żaden obiektywny, trzecioosobowy sposób przedstawić innym osobom. To jest wiedza związana z naszym bezpośrednim, nieprzekładalnym na jakiś taki język obiektywny doświadczeniem, naszymi umiejętnościami eksperckimi i tak dalej. I ten właśnie system swobodnej konkurencji w ramach poszanowania dla praw własności i swobodnego wykształcania się systemu cenowego pozwala też na jak najsprawniejsze wykorzystywanie tej wiedzy utajonej, tego tacit knowledge. To byłby argument czwarty, a argument piąty jest związany głównie z wątkiem kapitałowym, z tymi
kwestiami, które były poruszane w wykładach na temat kapitałowej struktury produkcji, bo tam, gdzie mamy wykorzystywanie środków ekonomicznych, a nie politycznych, tam mamy do czynienia z szacunkiem dla praw własności, a szacunek dla praw własności jest warunkiem niezbędnym tego, że obniża się preferencja czasowa. Tylko tam, gdzie przedsiębiorcy mogą być pewni tego, że ich prawa własności nie zostaną nagle w samym środku procesu inwestycyjnego arbitralnie naruszone, tylko oni mogą wystarczająco obniżyć swoją preferencję czasową, żeby chcieć zaangażować zgromadzone przez siebie oszczędności albo oszczędności pożyczone od zewnętrznego kapitalisty w proces produkcji, który jest okrężny, kapitałochłonny, czasochłonny i w związku z tym skutkujący w razie poprawnego przewidzenia niepewnej przyszłości, skutkujący znacznie wyższą przyszłą potencjalną konsumpcją i tym samym obiektywnie rzecz biorąc podwyższający dobrobyt społeczny. Także to jest tych pięć argumentów świadczących o tym, że wykorzystywanie środków ekonomicznych ma zdecydowaną przewagę w zakresie budowania dobrobytu społecznego nad wykorzystywaniem środków politycznych. Także teraz chciałbym się bardziej szczegółowo skupić na wewnętrznej dynamice wykorzystywania środków politycznych. Jak gdyby mottem tych moich późniejszych rozważań będzie to, że interwencje polityczne, nawet przy założeniu dobrej, idealistycznej woli tych, którzy do tych środków politycznych mają dostęp i ich używają po to, żeby interweniować, czyli jakoś próbować sterować w sposób przemocowy procesem rynkowym, prowadzą do skutków, które są odwrotne do zamierzonych. I w tym kontekście warto zacząć od typologii działań interwencyjnych, czyli rozróżnienia na różne typy i kategorie działań interwencyjnych, którą to typologię przedstawił Murray Rothbard w swoim dziele Power and Market, które w najnowszych wydaniach stanowi ostatni rozdział jego magnum opus Man, Economy and State. Po polsku to bodajże się nazywa Ekonomia Wolnego Rynku. I ja nie jestem pewien, ale chyba pod koniec trzeciego tomu jest tam dodany właśnie ten Power and Market. Jeśli ktoś czytał po polsku, to może mnie w tym upewnić albo zaprzeczyć. A, czyli jest oddzielny tom. Ale jeśli ktoś chce przeczytać w oryginale, to się to nazywa Power and Market i jest to w najnowszych wydaniach ostatnia część Man, Economy and State. I on tam rozróżnia pomiędzy interwencjami autystycznymi, interwencjami binarnymi i interwencjami trójstronnymi. Interwencja autystyczna to jest taka, która się tyczy pojedynczej jednostki, to znaczy ktoś za pomocą tych środków politycznych, czyli groźby, agresji, przemocy i przymusu próbuje nakłonić czy też zmusić jednostkę do tego, żeby ona pewnych działań nie podejmowała, pewnych działań względem siebie samej. Potem mamy interwencję binarną, czyli taką interwencję, która ma na celu zapobieżenie podejmowania pewnej dobrowolnej transakcji między dwiema stronami. I interwencja trójstronna, która ma na celu... Inaczej, interwencja binarna ma na celu dokonanie pewnej wymuszonej transakcji czy pewnego wymuszonego transferu dóbr pomiędzy dwoma stronami. Natomiast interwencja trójstronna ma na celu to, co powiedziałem wcześniej, zapobieżenie dokonania pewnej dobrowolnej transakcji pomiędzy dwoma stronami. Ta trzecia strona jako ten właśnie intrus czy siła interweniująca próbuje pewną tamę położyć na drodze dokonania tej dobrowolnej transakcji. I teraz chciałbym podać po jednym przykładzie każdego z tych typów interwencji i opisać skutki tychże właśnie interwencji. Czyli klasycznym przykładem interwencji autystycznej jest na przykład tak zwana wojna z narkomanią, czyli zakazywanie jednostkom spożywania czy nawet wytwarzania na swój prywatny użytek pewnego rodzaju substancji. I znowu, my przyjmijmy pozycję adwokata diabła i przyjmijmy, że
przy analizie tego rodzaju interwencji nie będziemy czynić żadnych założeń public choice'owych, czyli założeń związanych z myślą tak zwanej szkoły wyboru publicznego, która podkreślała, że absolutnie nie wolno jakichkolwiek szczytnych, czy w każdym razie szczytniejszych pobudek przypisywać politykom, biurokratom, urzędnikom, mężom stanu, jak oni sami chcieliby siebie określać, niż przedsiębiorcom, czyli tym, co do których w obiegowej opinii przypisuje się motyw czysto monetarnego zysku i tym samym widzi się u podstaw ich działań dbałość o interes własny. My przyjmijmy tutaj postawę adwokata diabła i zgódźmy się z tą obiegową opinią albo z tą opinią, która by jak gdyby zgodna była z takim duchem politycznej autopromocji i przyjmijmy, że może nawet ci wszyscy angażujący się w polityczne interwencje, ci wszyscy wykorzystujący środki polityczne rzeczywiście mają na celu coś, co nazywa się interesem społecznym i rzeczywiście szczerze wierzą w to, że ich interwencje w proces rynkowy czy gmeranie przy procesie rynkowym doprowadzi do lepszych rezultatów niż gdyby ten system działał zupełnie spontanicznie, to znaczy gdyby wynikał on z całkowicie swobodnie ścierających się i zazębiających się dobrowolnych planów, transakcji i decyzji ogółu podmiotów gospodarczych. Więc załóżmy, że rzeczywiście w przypadku wojny z narkomanią celem jest likwidacja tego negatywnego zjawiska, jakim jest narkomania i wszystkich jego negatywnych następstw. Ale jakie są rzeczywiste skutki, logiczne następstwa tego rodzaju interwencji autystycznej, jaką jest wojna z narkomanią tak zwana? Po pierwsze, trzeba pamiętać, że nie da się za pomocą legislacji pewnych zjawisk zlikwidować. Tam, gdzie istnieją tego rodzaju interwencje polityczne, tam pojawia się zupełnie naturalne i spontaniczne rozróżnienie, rozgałęzienie się pomiędzy tak zwanym białym rynkiem i tak zwanym czarnym rynkiem. I oczywiście w tego rodzaju sytuacji, kiedy pewne dobro bądź pewną usługę stara się ją usunąć z tak zwanego białego rynku, to ona się oczywiście pojawi na rynku czarnym. Rozmaite organizacje czarnorynkowe dostarczające pewnych dóbr i usług zakazanych natychmiast się pojawią i z definicji, jako że na białym rynku, czyli tym związanym z wykorzystywaniem środków ekonomicznych, działalność pewnych no właśnie przedsiębiorców wykorzystujących środki ekonomiczne zostanie zakazana, to na czarnym rynku się pojawią te organizacje, które są dokładnie paralelne wobec państwa, czyli tego podmiotu interweniującego, zakazującego, pod tym względem, że one też będą wykorzystywać środki polityczne, czyli te oparte na zastraszaniu, agresji, przemocy i przymusie i tak dalej. I właśnie dlatego te organizacje czarnorynkowe, które dostarczają towarów zakazanych, to są organizacje na przykład mafijne. I skutkiem tej tak zwanej wojny z narkotykami będzie to, że zysków potencjalnych zostaną pozbawieni rzetelni przedsiębiorcy, czy te podmioty wykorzystujące środki ekonomiczne, natomiast wzmocnione zostaną zyski tych podmiotów, które wykorzystują środki polityczne. Wzmocnione będą zyski na przykład w tym kontekście mafii narkotykowych. To będzie następstwo, jedno następstwo tego rodzaju interwencji. Drugie następstwo tego rodzaju interwencji to będzie to, że zwiększy się przestępczość na tle rabunkowym, bo trzeba pamiętać, że prawo popytu mówi, że jeśli wzrasta cena na dane dobro, to albo zmaleje popyt na to dobro, albo pozostanie on niezmieniony. To wszystko zależy od elastyczności popytu na dane dobro, a popyt osoby uzależnionej na środek uzależniający jest właśnie bardzo nieelastyczny. Ona nie jest w stanie go modyfikować w zależności od ceny, no bo to należy do istoty uzależnienia od jakiejś substancji. Czyli osoba uzależniona, narkoman, będzie gotów kupować po wyższej cenie, no i będzie gotowy wszelkie możliwe środki przedsięwziąć, żeby zdobyć dodatkowe fundusze po to, żeby tą wyższą cenę móc zapłacić. I w związku z tym tego rodzaju osoby będą się uciekały do działalności rabunkowej. W związku z tym kolejnym następstwem tej interwencji autystycznej, jaką jest wojna z narkotykami, będzie wzrost przestępczości na tle rabunkowym. No i poza tym trzecie następstwo to będzie niższa jakość
towaru, czyli te narkotyki będą bardziej niebezpieczne, będą bardziej zanieczyszczone, bo zaburzony zostanie ten proces swobodnej konkurencji na białym rynku, czyli tym obszarze, gdzie wykorzystuje się przede wszystkim środki ekonomiczne, no i w związku z tym jakość z definicji się obniży. I może też być tak, że rekompensatą za zmniejszoną dostępność i rekompensatą za większe koszty transakcyjne związane z otrzymaniem danego towaru, no będzie też jego większa siła, większe natężenie. I przez to też te narkotyki będą bardziej niebezpieczne. Także może tyle na temat tego przykładu interwencji autystycznej, jaką jest tak zwana walka z narkomanią, polityczna walka z narkomanią. Teraz chciałbym omówić przykład interwencji binarnej. I najbardziej klasycznym, najbardziej sztandarowym przykładem interwencji binarnej jest redystrybucja podatkowa. Znowu możemy tutaj przyjąć rolę adwokata diabła i przyjąć, że tak, celem redystrybucji podatkowej jest rzeczywiście pomoc najuboższym, potrzebującym, takim, którzy obiektywnie z różnych względów nie są w stanie w sposób produktywny wytwarzać wartości rynkowej i tym samym się utrzymywać. Jeszcze możemy nawet założyć, że to jest podbudowane pewnego rodzaju analizą ekonomiczną, prawem malującej użyteczności krańcowej, założeniem, że krańcowa złotówka czy krańcowy dolar jest bardziej potrzebny biedakowi niż milionerowi i tak dalej. Tak przyjmijmy na poziomie motywacji, ale teraz znowu skupmy się na następstwach tego rodzaju działań. I znowu chciałbym tych następstw kilka wymienić. Po pierwsze, obiektywnie rzecz biorąc, zaburzona zostanie ta naturalna, konkurencyjna struktura pobudy. Trzeba pamiętać, że jeśli ktoś wytwarza dane dobra bądź usługi w przekonaniu, że w momencie, kiedy dostarczy tych dóbr i usług, to otrzyma za nie zapłatę, no to możemy, abstrahując już od jego jak gdyby profilu psychologicznego, na gruncie czysto prakseologicznym, na gruncie czysto logicznej analizy struktury jego działania, dojść do wniosku, że jemu zależy na tym zarobku potencjalnym, który on otrzyma w zamian za dostarczenie pewnych pożądanych dóbr i usług innym. Bo gdyby tak nie było, to on by nie był przedsiębiorcą rynkowym, tylko by na przykład był społecznikiem, który prowadzi fundację charytatywną. Wtedy byłoby wiadomo, że jemu nie zależy na gratyfikacji materialnej i na zaspokojeniu rozmaitych preferencji i potrzeb, które wynikają z tego, że ktoś ma większy zasób tego uniwersalnego środka wymiany, jakim jest pieniądz, no tylko on by w tego rodzaju kontekście był w pełni usatysfakcjonowany tą psychologiczną satysfakcją wynikającą z tego, że on komuś pomaga w ramach pracy społecznikowskiej. Czyli teraz nie musimy się wikłać w żadne elementy analizy psychologicznej, żeby dojść do wniosku, że tego rodzaju redystrybucyjny zabór mienia przedsiębiorców zredukuje ich motywację do tego, ażeby oni się w działalność przedsiębiorczą angażowali i wytwarzali różne dobra, pożądane przez innych dobra i usługi. Bo wiemy, że jeśli oni wykonują swoją pracę i dostarczają tych rozmaitych dóbr i usług z myślą o zarobku, a działalność przedsiębiorcy jest nakierowana na nadzieję osiągnięcia pewnego zysku monetarnego, o tym pisze bardzo obszernie wspomniany przez Jacka Izrael Kirchner, no to wiadomo, że im więcej się środkami przemocowymi politycznymi odciąga siłowo od tych przedsiębiorców, to tym mniejsza będzie ich motywacja do tego, żeby angażować się w tą właśnie produktywną pracę wytwarzającą wartość. Natomiast tym większa będzie motywacja, żeby właśnie się od tej produktywnej pracy migać. Bo wiadomo będzie, że tak czy inaczej ktoś będzie mógł pewnego rodzaju, no nie będę tego nazywał wynagrodzeniem, ale pewnego rodzaju ilość tego uniwersalnego środka wymiany, jakim jest pieniądz, otrzymywać z racji samego faktu swojego istnienia. Czyli zbakierowanie, zaburzenie tej zdrowej, efektywnościowo sprzyjającej struktury pobudek, to będzie pierwszy rezultat tej interwencji binarnej, jaką jest redystrybucja podatkowa. A drugie bardzo istotne następstwo, o którym trzeba w tym kontekście wspomnieć, to będzie obniżenie się preferencji czasowej. O tym już wspominałem wcześniej. Bo wtedy, znowu, ceteris paribus,
mniej przedsiębiorcy będą mieli zasobów, które będą mogli przeznaczyć na inwestycje. Z definicji. Im więcej zostanie odciągniętych środkami przemocowymi, środkami politycznymi, to tym mniej będą oni mieli pieniędzy na to, żeby dokonać reinwestycji w swoje przedsiębiorstwa, zaangażować się w budowanie jeszcze bardziej okrężnych i tym samym jeszcze bardziej kapitałochłonnych i potencjalnie produktywnych inwestycji. Natomiast jak gdyby z góry wiadomo, że właśnie ci przedsiębiorcy, którzy zgromadzili te środki, są najbardziej predysponowani do podejmowania tego rodzaju inwestycji, no bo gdyby nie byli najbardziej predysponowani do dokonywania tego typu inwestycji, to nie zgromadziliby tych zasobów, bo te zasoby zostały im w sposób dobrowolny przekazane przez ich klientów. W związku z tym obiektywnie, posługując się systemem wyceny rynkowej, oni, ci przedsiębiorcy, okazali się najskuteczniejsi w zaspokajaniu tego kryterium suwerenności konsumenckiej. Także im więcej pieniędzy zostanie odciągniętych od nich, tym więcej pieniędzy zostanie po prostu zmarnotrawionych, przekierowanych z sektora produktywnego do sektora bezproduktywnego. I to są skutki tej interwencji, tej klasycznej, sztandarowej interwencji binarnej, jaką jest redystrybucja podatkowa. Teraz chciałbym powiedzieć coś na temat, podać jeden przykład interwencji trójstronnej. I uważam, że najbardziej wdzięcznym dla analizy prakseologicznej przykładem interwencji trójstronnej jest ustawodawstwo o płacy minimalnej. Tutaj musimy się cofnąć do pewnego rodzaju elementarnych rozważań czy dociekań z zakresu teorii wyceny i teorii kapitału. O tym była mowa w kontekście wykładów na przykład na temat teorii imputacji. Cena czy wartość rynkowa środków produkcji wynika, czy jest pochodną wartości dóbr finalnych, dóbr konsumpcyjnych, które mogą być wytworzone przy pomocy tychże właśnie środków produkcji. Najbardziej niespecyficznym środkiem produkcji, najbardziej wielozastosowaniowym, wieloużytkowym środkiem produkcji jest ludzka praca. I w związku z tym to, jak bardzo produktywny jest dany typ pracy, determinuje to, jak duża będzie wartość tego czynnika produkcji i tym samym, jak wiele przedsiębiorca będzie gotów zapłacić za zatrudnienie tego czynnika produkcji, czyli jak wysoką płacę będzie gotów zaoferować danej osobie. I teraz znowu, to też było już wspomniane w poprzednich wykładach, ta płaca w ramach właśnie tego swobodnie kształtującego się procesu konkurencji rozumianej jako procedura odkrywania doprowadzi do ustalenia się płacy, wartości płacy na poziomie jej krańcowej, zdyskontowanej produktywności. Krańcowej, to znaczy mówimy tutaj o kolejnej jednostce pracy, a nie o całej pracy, jaka jest dostępna na rynku i bierzemy pod uwagę dyskonto wynikające z preferencji czasowej właśnie. Im odleglejsza będzie kulminacja tej pracy w postaci wytworzenia jakiegoś produktywnego, pożądanego dobra finalnego, tym większe będzie to dyskonto. Natomiast im bliższe czasowo będzie wytworzenie dobra finalnego, tym to dyskonto będzie niższe. I teraz widzimy, że istnienie tego swobodnego procesu konkurencji pomiędzy ogółem przedsiębiorców jest w tym kontekście kluczowe. Z tego względu, że jeśli przedsiębiorca zaoferuje pracownikowi płacę powyżej jego krańcowej zdyskontowanej produktywności, no to on po prostu będzie ponosił wyższe koszty względem konkurencji i będzie w związku z tym tracił względem niej, jego pozycja względem konkurencji będzie maleć i on będzie musiał w pewnym momencie dokonać pewnej reewaluacji swojego biznesplanu albo w ostatecznym rozrachunku zostanie wyeliminowany z rynku. Natomiast jeśli przedsiębiorca będzie próbował pracownikowi płacić poniżej jego krańcowej zdyskontowanej produktywności, no to stworzy to bardzo intratną możliwość, sposobność dla konkurencji, ażeby właśnie tego pracownika potencjalnego przechwycić i jemu płacić bardziej zgodnie z jego krańcową zdyskontowaną produktywnością. Natomiast ustawodawstwo o płacy minimalnej jest klasycznym przykładem hamowania czy zaburzania tego procesu wyceny, tego bardzo istotnego czynnika produkcji, jakim jest praca.
Bo z definicji, jeśli się na podstawie wykorzystania środków politycznych, czyli przemocowych, jakiś arbitralny próg ustali, poniżej którego nie można wyceniać tego czynnika produkcji, jakim jest praca, to wszyscy ci, których praca na daną chwilę obiektywnie reprezentuje niższą krańcową zdyskontowaną produktywność, będą skazani albo na pozostawanie w stanie bezrobocia, albo na przejście na czarny rynek, gdzie tak czy inaczej będą otrzymywać mniej niż by otrzymywali na białym rynku, z tego względu, że operowanie na czarnym rynku przez czarnorynkowego przedsiębiorcę jest obostrzone wyższymi kosztami transakcyjnymi. On po prostu musi się jakoś zabezpieczyć przed tymi właśnie przemocowymi ingerencjami politycznymi, które mają na celu jego eliminację, no bo czarny rynek jest z definicji uznany za wroga w tym kontekście, tego wroga, którego trzeba za pomocą środków politycznych eliminować. Czyli znowu, nawet jeśli założymy szlachetne intencje i motywacje po stronie interweniujących przy pomocy środków politycznych, to znaczy podwyższenie poziomu życia najuboższych, to efekty będą całkowicie odmienne od zamierzonych, będą się wiązały albo ze skazaniem ich na stan niezatrudnienia, albo na jeszcze niższe płace otrzymywane na czarnym rynku. Czyli tyle może na temat tej typologii interwencji zaproponowanej przez Rothbarda i omawiania różnych przykładów egzemplifikujących różne typy tych interwencji. I teraz chciałbym jeszcze jedną ogólną rzecz powiedzieć na temat wewnętrznej dynamiki zjawiska interwencji jako takiego. Ludwig von Mises napisał taki bardzo interesujący, bardzo adekwatny i odnośny w tym kontekście esej. Middle of the road policy leads to socialism, czyli polityka trzeciej drogi, tak zwanej, prowadzi do socjalizmu. I co on ma tutaj na myśli? On ma na myśli właśnie to, że podejmowanie wszelkiego tego rodzaju interwencji generuje konsekwencje nie tylko odmienne, ale też całkowicie przeciwne względem zamierzonych. I teraz, jak ten interweniujący może się odnieść do tego rodzaju konsekwencji? On się może odnieść dwojako. Albo może cofnąć te interwencje, znaczy wycofać swoje interwencyjne podejście i umożliwić temu rynkowemu procesowi swobodnej konkurencji w ramach systemu cenowego i poszanowania praw własności, ażeby on wyeliminował ten bałagan, który został wywołany przez interwencję, albo może uznać, że jego interwencje nie posunęły się wystarczająco daleko i że potrzebna jest jeszcze kolejna interwencja, która wyeliminuje te wszystkie niedoskonałości wynikające z interwencji pierwszej. I znowu, możemy sobie to prześledzić na przykładzie. Weźmy znowu ten przykład z płacą minimalną. Powiedzmy, że interweniujący wprowadza płacę minimalną i widzi, że wzrosło bezrobocie, ceteris paribus. I w związku z tym on dochodzi do wniosku, że znowu problem nie leży w wewnętrznej logice tego konstruktu, któremu na imię płaca minimalna, tylko leży w tym, że przedsiębiorcy z jakiejś wewnętrznej złośliwości nie chcą respektować tej interwencji i w związku z tym skazuje ich na przymusowe zatrudnianie każdego, kto się do nich zgłosi po minimum tej właśnie płacy minimalnej. I teraz, co będzie z kolei następstwem tej interwencji? Następstwem tej interwencji będzie to, że wszystkie przedsiębiorstwa, które będą dotknięte tego rodzaju interwencją, no zacznie się ich sytuacja finansowa coraz bardziej pogarszać. Wiele z nich się znajdzie na skraju bankructwa. I co teraz interweniujący może zrobić? Znowu może dojść do wniosku, że jego interwencja nie poszła wystarczająco daleko i może trzecią interwencję wprowadzić, polegającą na subsydiowaniu tych bankrutujących przedsiębiorstw. No ale oczywiście środki polityczne są, jako się rzekło, bezproduktywne. One nie polegają na wytwarzaniu jakiejkolwiek wartości rynkowej, tylko na jej przemocowym redystrybuowaniu i w związku z tym te subsydia będą musiały być sfinansowane z pieniędzy, ze środków finansowych siłowo wyciągniętych z innych przedsiębiorstw, w których sytuacja jest na tyle dobra, że jest stosunkowo lepsza, ponieważ ich jakoś te wcześniejsze interwencje nie dotknęły.
No ale wtedy z kolei sytuacja finansowa tamtych przedsiębiorstw też się pogorszy, podczas gdy sytuacja finansowa tych pierwszych wcale się niekoniecznie poprawi, no bo one już będą niejako oderwane od tego systemu swobodnej rynkowej wyceny i tym samym możliwości swobodnego i obiektywnie skutecznego potencjalnie zaspokajania kryterium suwerenności konsumenckiej. I w tym momencie widzimy, że już bardzo się zbliżamy do tego stanu, jakim jest socjalizm, czyli jeśli nawet nie de jure, to de facto polityczna kontrola nad środkami produkcji i tym samym eliminacja funkcji przedsiębiorcy. I do tego właśnie Mises zmierzał w tym swoim eseju. Twierdził, że konsekwentnie realizowane plany interwencyjne, czyli tak zwana trzecia droga, która ma szukać jakiegoś złotego środka pomiędzy swobodnym, przedsiębiorczym działaniem na rynku, a jakimś takim państwowym czy politycznym usprawnianiu procesu rynkowego, to konsekwentna realizacja tego rodzaju programu musi doprowadzić w ostatecznym rozrachunku do socjalizmu, czyli do de facto wyeliminowania funkcji przedsiębiorcy i spolityzowaniu kontroli nad czynnikami produkcji. Także to jest wniosek wypływający właśnie z tego eseju Misesa i taka jest argumentacja, której on używa, żeby ten swój wniosek uzasadnić. I wreszcie już zupełnie ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, czyli to, że wszystkie typy interwencji przy użyciu środków politycznych, niezależnie od tego, czy to jest interwencja autystyczna, binarna, trójstronna, prowadzą do wykształcenia się takiego zjawiska, które się nazywa, czy które historyk ekonomiczny Robert Hicks określił mianem reżimowej niepewności. I istotne jest, żeby reżimową niepewność odróżnić od zwykłej niepewności, tej niepewności, o której Jacek na przykład mówił w swoim wykładzie. Tu nie chodzi o niepewność związaną z tym, że przedsiębiorca musi przewidywać zmieniające się dynamicznie gusty i smaki konsumentów, dostępność rozmaitych czynników produkcji, rozmaite możliwości technologiczne i tak dalej, tylko to jest niepewność związana z tym, że nawet jeśli mu się to wszystko uda przewidzieć i wytworzy dokładnie te dobra, na które jest popyt konsumencki, to może wkroczyć aparat interwencyjny i skonfiskować jego zyski, albo może w samym środku jego tej bardzo misternej inwestycji nałożyć na niego jakieś obostrzenia, jakieś regulacje, które całkowicie pokrzyżują mu szyki, i tak dalej. Na tym polega reżimowa niepewność. I trzeba zwrócić uwagę, że o ile przedsiębiorcy z definicji są tymi postaciami, które są wyjątkowo dobrze predysponowane do przewidywania niepewnej przyszłości w zakresie tej zwykłej rynkowej niepewności, to oni, jako że jak gdyby warunkiem zaistnienia przedsiębiorcy jest ta właśnie stabilność prawna, szacunek dla praw własności i tak dalej, to w momencie, kiedy ta stabilność prawna, ten szacunek dla praw własności i inne tego rodzaju czynniki zanikną, to on znajdzie się w sytuacji, która nie jest dla niego typowa. Jedyny sposób, w jaki on wtedy będzie w stanie ocalić swoją efektywność przedsiębiorczą, to będzie przekształcenie się, przynajmniej do pewnego stopnia, de facto w politycznego lobbystę, który będzie próbował jakoś odwrócić te interwencje, zlikwidować ich źródła poprzez lobbying polityczny, no po to, żeby mógł swobodnie realizować swoją funkcję przedsiębiorczą i radzić sobie z tą niepewnością rynkową, no ale nie musieć sobie radzić z niepewnością reżimową czy polityczną i bawić się w politykierstwo i lobbying. Czyli i na przykład Higgs uważa, że ta koncepcja reżimowej niepewności w dużym stopniu wyjaśniała to, dlaczego Wielka Depresja trwała tak długo, jak trwała i dlaczego była taka wielka. Z tego właśnie względu, że pojawiły się nagle administracje polityczne, administracja Hoovera, a w jeszcze większym stopniu administracja Roosevelta, które były bardzo nieżyczliwe wobec przedsiębiorczości i właśnie generowały co i rusz jakieś rozmaite obostrzenia, regulacje, konfiskacyjne podatki i tym samym wytworzyli klimat niepewności reżimowej, która sprawiła, że przedsiębiorczość nie była w stanie swobodnie działać i wykorzystywać wszystkich swoich talentów, wykorzystywać tych wszystkich instytucjonalnych wynalazków czy warunków wstępnych, takich jak system cenowy, konkurencyjna struktura pobudek i tak dalej. Czyli to zjawisko reżimowej niepewności, które wynika z każdego typu interwencji,
która godzi w tą stabilność prawną, szacunek dla raz zawartych umów, możliwość swobodnego, długoterminowego planowania, nieobarczonego groźbą tego, że nagle się pojawi jakiś czynnik natury politycznej, który to planowanie zaburzy, to wynika z każdego typu interwencji politycznej i myślę, że warto o tym pamiętać, skupiając się na tym temacie, jakim jest interwencjonizm. To jest w zasadzie wszystko, co chciałem w tym wykładzie powiedzieć, także dziękuję za uwagę i jak zawsze zachęcam do dyskusji. Tak. Znaczy ja tutaj widzę istotne rozróżnienie. Ja twierdzę, że ona będzie niższa niż by była, gdyby tego rodzaju interwencje nie występowały. Z tego prostego względu, że jak powiedziałem, działanie na czarnym rynku jest obarczone dodatkowymi kosztami transakcyjnymi. Czyli to, co mogłoby być w innym wypadku wydane na poprawianie jakości produktu, będzie musiało zostać wydane na wszelkiego rodzaju zabezpieczenia przed tymi zewnętrznymi politycznymi interwencjami mającymi na celu likwidację czarnego rynku. Czyli ja nie mówię, że obiektywnie ta jakość musi być niska. Może nie, ale ceteris paribus musi być niższa niż w wypadku nieistnienia tych interwencji. Może być. Znaczy to mi się wydaje wynika już z analizy instytucjonalnej, tak? Tak będzie wtedy, kiedy tak naprawdę te wszystkie interwencje będą tylko takimi strachami na wróble, a wiadomo będzie, że ten interwencjonizm jest na tyle nieskuteczny, że on wcale tam nie będzie generował żadnych specjalnie dużych kosztów. Że tak naprawdę wtedy rzeczywiście koszta tego działania na białym rynku mogłyby być wyższe od działania na czarnym rynku, tylko że wtedy wydaje mi się mowa o czarnym rynku jest do pewnego stopnia metaforyczna, bo wtedy zamazuje się różnica między białym rynkiem a czarnym rynkiem. Ja bym czarny rynek zdefiniował jako właśnie ten, który jest obostrzony obiektywnie wyższymi kosztami transakcyjnymi, powodowanymi tym, że rzeczywiście istnieje nagonka na ten czarny rynek i realne możliwości jego likwidacji. Ale czy on twierdził, że ten towar byłby niższej jakości, gdyby on nie produkował go na czarnym rynku? Powiedział, że jest najwyższej możliwej jakości. Aha, no to z definicji nie może być wyższej jakości. Natomiast gdyby ktoś produkował taki produkt, który mógłby jeszcze usprawnić swoją jakość, no to ja twierdzę, że z tej logicznej analizy, którą przedstawiłem, wynika, że ta jakość byłaby jeszcze wyższa, gdyby on nie musiał ponosić tych dodatkowych kosztów związanych z działalnością czarnorynkową, zakładając, że ta działalność rzeczywiście wiąże się z pewnymi tego typu zagrożeniami interwencjonistycznymi.
Nie, no ja... Zgoda, to jest... Tak. A jeszcze druga sprawa, jeżeli jest zajęty. Mówiłeś, że popyt, że jest nieelastyczny w przypadku uzależnionych. Tak? Cena wzrasta, popyt może... Pozostać taki sam. Wzrosnąć raczej nie. Chyba, że to się przekształci w inne dobro, w to dobro reputacyjne, o którym była mowa w kontekście pierwszego wykładu. Kolejna rzecz, która też jest stosowana empirycznie. Na przykładzie pamiątek w sklepie, które sprzedawało się bardzo mało, podnieśli cenę dwukrotnie i ludzie zaczęli je masowo kupować. Bo po prostu pomyśleli, że jest wyższa jakość. No właśnie, naruszona została klauzula ceteris paribus, to już było inne dobro. Ale tylko w głowie. No a to dobro zawsze jest w głowie, to jest subiektywizm. Tak, ale mówię, oni to uznali subiektywnie za inne dobro. No bo wino to jest dobro reputacyjne, tam są marki win i tak. Żeby to nie było tanie wino. Tak, natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność rolników, to jest przekonany, że to nie było wino, jak się okaże, że nie będzie wolno produkować węzłowych rolników, czy będzie miasto, czy jakieś inne. I okaże się, że wtedy jednak ta jakość i tak będzie bardzo dobra, dlatego że żaden taki producent, który robi to na rynku lokalnym, czyli produkuje te węzłowe szynki, kiełbasy, sery itd., sobie nie pozwoli na niską jakość, Tak, no ale to wtedy obnaży po prostu taką jałowość, czy jak gdyby te interwencje wtedy będą zupełnie de jure, tak? Tak, to prawda. Tak. Ale generalnie to powoduje pewien bezład w biurokracji, ponieważ oni sami mają bardzo dużo obowiązków biurokratycznych, wypełniają mnóstwo różnych tabele, tych statystycznych, różnych te parametry muszą spełnić. No zgadza się. Tego akurat wątku nie poruszałem w swoim wykładzie, bo zakładałem na potrzeby właśnie tej logicznej analizy, że te interwencje jednak mogą być skuteczne, a nie, że ten bezwład je rzeczywiście unieważni. Pewnie tak jest. Ja mam takie pytanie, bo Austriacy raczej zapadają, że interwencjonizm jest z definicji zły dla gospodarki. A czy jest jakiś przypadek, można powiedzieć, precedensowy, że w szczególnych przypadkach, powiedzmy, wojna, nie wiem, na konsumentów i tak dalej, interwencjonizm polityczny może być na dobre? Myślę, że szczegółowe przypadki, czy coś, co się najczęściej postrzega jako tego rodzaju szczególne przypadki, to jest kwestia tak zwanych dóbr publicznych. Ostatni mój wykład będzie właśnie o dobrach publicznych, więc może powstrzymam się od odpowiadania w tym momencie. W świetle tych argumentów, które przedstawiłem i na razie odkładając na bok tą kwestię dóbr publicznych, do której się odniosę szerzej w kolejnym wykładzie, to trudno by mi było sobie to wyobrazić na gruncie czysto logicznym, w świetle tego, co zostało przedstawione. Jako pan subiektywny, jak
No, pomijając przykład realnego socjalizmu czy komunizmu wojennego w duchu Lenina, to pewnie podatek od zysków kapitałowych. To w największym stopniu uderza w właśnie możliwość realizacji zysków przedsiębiorczych. I przepraszam, na temat? Nie, akurat o tym nie będę mówił. No tak. Statystycznie wszystko im pasuje, jest parytet spełniony, kobiety są zatrudniane, sobie wszyscy też. To jest nie tylko tam, bo też tak jest w Afryce, w wielu RPA na przykład, tak jest, że na iluś zatrudnionych jest zagraniczna firma, która na przykład buduje tam w wiatraki petrolowe. Na każdego zatrudnionego człowieka zawołowym musi być jeden pan z góry tam. Ja też nie przychodzi do pracy. Nie, no to jest za dolar. No tak, tak, no zgadzam się z tym w pełni, no ale z takiego założenia wychodzi i Oppenheimer, który twierdzi, że no po prostu organizacja polityczna jest najwyższą formą organizacji środków tych przemocowych, no ale jak gdyby dla niego te środki polityczne są kategorią dosyć szeroką, może to nie jest najfortunniejsza definicja, no ale na przykład u Rothbarda widać już, że to jest jasne i klarowne oddzielenie transakcji dobrowolnych od transakcji przemocowych, niezależnie od tego, kto byłby tym podmiotem przymuszającym. Więc nie wiem, czy istnieje w literaturze, bo chyba do literatury istniejącej się odnosisz, tak? Czy istnieje tego rodzaju problem retoryczny? Czy chodzi głównie o pewne postrzeganie tak. W potocznym odbiorze że jest to jakby... Jakieś taka antypolityczna, czy antypolityczna, czy rządowa, czy to, tak. Podczas gdy no, można by było łatwo zmienić ten argument, gdyby Tak, tak, ja się oczywiście zgadzam. No, było tam swego rodzaju propagowany był przez niektórych taki filmik z Porkfestu albo z jakiegoś innego takiego amerykańskiego festiwalu wolnościowego, gdzie wyszła taka pani i wygłosiła referat 10 powodów, dla których mafia jest lepsza od państwa. No to w kategoriach żartu można było to oczywiście potraktować z przymrużeniem oka, a nawet rozesłać to znajomym, ale zgadzam się, no nie powinno się myśląc analitycznie czy naukowo tego rodzaju argumentów wysuwać, czy skupiać się na jakimś wrogu szczególnym. Zgadzam się oczywiście. No, moim zdaniem, jeżeli chodzi o retorykę, to żeby ludzie się nie bali wolnego rynku, to nie należy według mnie utożsamiać wolnego rynku z tym, że będzie można kupić narkotyki. No, z jednej strony utożsamiać nie, ale... No może jest racja w tym, że nie powinno się tego jako głównego argumentu używać, ale nie powinno się też chyba tego przemilczać i unikać. Okej, ja się zgadzam, tylko mówię o tym, że nie
nieprzekonanego nie przekona to, że narkotyki będą dostępne i będą wyższej jakości? No pewnie nie. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę i za bardzo ciekawą dyskusję.